technikę. No, każdy artysta ma jakieś swoje, prawda, tajemnice, no ale mogę powiedzieć, że ja malowanie zaczyna się od rysunku. Po prostu trzeba zrobić rysunek, pracować nad tym rysunkiem. O, tak to na przykład może wyglądać, rysunek, prawda? Po czym kładziemy szkło i piórkiem, bardzo cieniutkim piórkiem, tuszem dobrym, rysujemy kontury. Obrysowujemy wszystkie detale, prawda? I kiedy już jest rysunek tuszem wykonany, przystępuję do malowania. Ja używam farb olejnych, takich jak do malowania na płótnie. No, można malować akrylami, można temperami, ja jednak uważam, że farby olejne są bardziej trwałe, gwarantują to, że obrazki po iluś latach się nie będą kruszyć, sypać. Bo już takie rzeczy widziałam w Muzeum Tatrzańskim. Niektóre stare obrazki, jeżeli nie były dobrze, jeżeli była zastosowana sucha jakaś tempera, to one po paru latach po prostu sypią się, mówiąc tak. I na szkle olejnymi farbami maluje się w zasadzie tak jak na płótnie. Czyli zaczynamy od kolorów ciemnych. Od kolorów ciemnych, a kolory jasne, biele kładziemy na końcu. Tak wygląda z tej strony obrazek. A tutaj widać, że jasne kolory, te pomarańcze, biele na skrzydłach, prawda, są na końcu i one jakby przebijają i w ten sposób uzyskuje się, no, taką, bym powiedziała, dźwięczność koloru. Temat często sobie wymyślam sama. No, jeżeli temat jest konkretny, jak na przykład na wystawie w Jaszczurówce, no to staram się pracować nad tematem. Czasami ludzie chcą, żeby malować jakieś takie obrazki, które są, no, już takim ikonograficznym wzorcem, jak Matka Boża Częstochowska, czy Jaworzyńska, czy jeszcze inne, prawda, albo konkretne jakieś zamówienia, patron kogoś, prawda, i często właśnie bywa tak, że ludzie zamawiają jakieś konkretne tematy. Ja też lubię sobie sama wymyśleć i no tu jest taki problem, że trzeba, jak się maluje na szkle, no trzeba znaleźć jakąś taką formę swoją. No, trzeba tą formę uprościć. Trzeba ubrać te postacie, prawda? I to ja staram się jakoś trzymać tradycji malarstwa na szkle starego. I właśnie tam, na tych obrazach, forma była bardzo prosta, uproszczona. No, czasami ktoś by powiedział, że prymitywna, no, ale one miały jakiś taki swój urok. Dla mnie na przykład takim współczesnym ideałem nie jest to wprawdzie malarstwo na szkle, ale coś, co mnie fascynuje, to są mozaiki. Mozaiki Marko Rupnik, które możemy podziwiać w centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. I to jest właśnie absolutny kunszt w takim współczesnym przedstawieniu tematów religijnych. Coś, co jest dla mnie takim ideałem.